Witajcie, z tej strony odgrywca Adrika, to jest właśnie kolejny materiał z serii War Thunder i tym razem pogramy sobie Niemcami na 7.7. Tak więc pojazdy, jakie tutaj zaprezentuję w tym materiale, to jest mianowicie tak: Marder 1A3, Maus, Leopard, Me-262, jeszcze oczywiście kubełek. No, tak więc tak to wygląda. Jak widzicie, troszeczkę poza anteną grałem sobie i troszeczkę tak zarobiłem pieniążków, więc już jestem tak ponad 3 miliony. Jakieś specjalnie dużo bitew nie było z moim udziałem, tylko trochę, ale szybko odrobiłem straty. Więc to nie jest jakiś tam wielki problem, jeśli mowa o pieniążki. A kolejna sprawa, to może dobrze, że to poruszę na sam początek materiału, bo czasami pojawiają się komentarze, dlaczego nagrywam bez żadnych edycji filmów, czy typu, że nie nagrywam albo jakieś shorty, czy tam nie edytuję filmy, czy właśnie te odcinki. To już wam odpowiadam, ja jestem troszeczkę takim starym, znaczy ja taką metodę starą używam, czyli taką oldschoolową, co jakby takie początki YouTube'a były, że nagrywało się od początku do końca, bez żadnych tam wycinek, albo bez żadnych tam shortów. No więc ja przy tym się wychowałem i przy tym najlepiej się czuję, dlatego też tak będę prowadził kanał. Raczej wątpię, żebym coś zmienił w tym kierunku. No może kiedyś pojawią się jakieś shorty, może. Ale to raczej z jakichś tak ciekawostek niż tak z gier. Tak coś myślę. Ale tak to jeśli mowa o sposób nagrywania, to po prostu tak nagrywam. A jeszcze kolejna sprawa, żeby nie było, że mi się nie chce, albo że jestem leniwy. Nie, po prostu ja wolę tak stosować. Tak obrałem swój kanał. Zresztą i tak mój początek mojego kanału obrało w innym kierunku, mianowicie nagrywanie bez komentarza. No i w końcu skończyło się tak, że mam z komentarzem. A co do nagrywania, jeśli mowa o edycję filmów, czy po prostu nagrywania shortów, no to raczej ja to nie będę robił. Z tego prostego powodu, że jestem, no, oldschoolowym YouTuberem. Jakbym tak to nazwał, czyli wolę tak nagrywać, tak jak kiedyś się nagrywało YouTube'a, czyli po staremu. A co do shortów, no to może kiedyś się pojawią, ale w formie jakichś tam ciekawostek, niż bardziej tak z gier. Ale kto wie, może coś się zmieni do tego czasu, wszystko się okaże. No nic, tak więc tak. To co, rozpoczynamy naszą pierwszą batalię. To co chciałem powiedzieć na początku, ważną informację to powiedziałem. A teraz przechodzimy tutaj do odcinka, czyli do pierwszej batalii i mamy od razu Port Noworosyjsk. I w tym przypadku, że ja mam grubasa postaci pana Mausa, to ja pojadę jakoś tutaj. Nie pojadę główną drogą, bo to będzie troszeczkę takie samobójstwo. O, no właśnie. Nawet jak widzicie, jest tutaj troszkę taki aptier. Więc lepiej, żeby moim mausem pojechał troszeczkę na inną pozycję, czyli jakoś tutaj. I tyle. Co do kolejnego materiału z War Thundera, zastanawiam się tak, aby wam pokazać fajną maszynkę do zarobków na 4-0 za pomocą niemieckiego drzewka. I się tak zastanawiam, czy nie zaprezentować wam od przyszłego materiału takiego czołgu, jak mianowicie niemieckiego Churchilla. Właśnie na nim zarobiłem tyle pieniążków. Zresztą miałem chyba 4 razy pod rząd bitwy. Albo 3 razy. Chyba prędzej 3 razy pod rząd miałem bitwy, gdzie miałem około 5000 wyników. Więc jak widzicie, bardzo ładny wynik. To nie do końca na Churchillu. Oczywiście jedna bitwa była za pomocą Churchilla, czyli że nie zginąłem, tylko całą bitwę przeżyłem na tym Churchillu niemieckim. A druga, no to taka po prostu mieszanka pojazdów. No ale jednak patrząc na to ze przej strony, udało mi się osiągnąć taki wynik. I co to zaowocowało? Mianowicie, że na każdej z tych jednych bitew, czyli takie 3 bitwy, udało mi się zarobić około ponad 100 tysięcy. A najwyższy wynik, jeśli mowa o zarobkach, to zrobiłem około 156 tysięcy. To może po tej bitwie wam pokażę, że jest to prawda. To jest to prawda. Nawet tutaj po prostu mógłbym wejść w wiadomościach i wam pokazać te zarobki. Więc myślę, że może takie materiały z Churchilla niemieckiego wam pokażę. I od razu powiem tak, Churchilla ja nie kupiłem. Jeśli mowa o złoto, czy wydałem na to gotówkę. Po prostu był taki moment w tej grze, że można było kupić za te zielone kupony. Które chyba się inaczej nazywają, ale ja mówię na to zielone kupony.
Więc za to kupiłem sobie trzeci, tak? No i tak się skończyło, że mam jakąś fajną maszynkę do zarobków na Niemcach. Ale to tak samo z czołgiem T-14, czyli ten amerykański czołg ciężki, tak? Jego tak samo zdobyłem, czyli za pomocą zielonych koponów. Tutaj taka sama historia jest. Zresztą wszystkie pęki, jakie tutaj mam, to za pomocą tych zielonych koponów. No niestety tak, Maus jest wolny. Nic dziwnego, jak to jest ciężka kluska. Tak sprawdzę, czy coś oni tutaj zmienili. Nic nie zmienili, tylko zmienili troszeczkę prędkość maksymalną. Teraz jeżdżę tak 20,7 km na godzinę. Prawie 21. Wcześniej ja chyba jechałem maksymalnie 22, jeśli się dobrze pamiętam. Więc troszkę to zmienił. Ale to nawet dobrze, bo chyba te 22 km na godzinę to było takie sztuczne. Ta prędkość, co jest teraz, to raczej chyba jest ta idealna prędkość, jaką Maus faktycznie rozwijał. Ale mogę się mylić oczywiście, ale coś mi się wydaje, że ta prędkość, co teraz jest, to jest ta właśnie, ta prawdziwa. O. A więc tak, my już tutaj przyjechaliśmy na strefę Park. A się widzę, że moi sojusznicy dość mocno popchnęli do przodu. Nie wiem, dlaczego nikt nie przyjecha, aby zająć strefę. Chyba on spadnie, albo nie, nie spadnie. Oho, niedobrze. A, BMP, teraz jest dwa. Ejin. Ejin. Aha, spaliłem się szybko. Okej, okay, oni to naprawdę zmienili, te spalanie się tych czołgów. Czyli teraz, jak widzę, to czołg o wiele szybciej się spala. Dobra, teraz rozumiem ten update, czemu ja tak szybko się spalam. Wow. To już może lepiej będę nakreślił się od razu. O! O! Mi 4. Helki zbalansowane na te 4. Bardzo zbalansowane helikoptery. Co jak będzie tego M4, czy... A, strzelają tego oddalającego się. A jednak go trafiają. Jest to wróg? Działaj spokojnie. Chyba, że coś zaraz wyjedzie. Chyba ta, to na pewno BMP. Zrobiło descent. Znowu silnik. Dobra, gaszę się szybko. Dobra. Tym razem się nie spaliłem. Czyli jednak obiekt 120 tutaj był. Bostwark? O, postwark. Coś tam widzisz, czy strzelasz, bo strzelasz? Ale tak, z tego co widzę, mój team kompletnie wygrywa tą bitwę. To nawet fajnie.
jakoś specjalnie dużo nie porobiłem, bo ta bitwa była strasznie dynamiczna w porównaniu do mojego mausa. Jakby to była taka troszkę dłuższa bitwa, no to pewnie może by nawet zrobił większy wynik. O, moje biedne ciało. Czołg ciężki jest, to raczej on mnie nie przebije. Gdyby to był Apti na 8-7, to bym się obawiał o tym czołg ciężki. Bo to już mogło być coś, co mogłoby nie przebić z łatwością. Ale obstawiam, że może jakiś IS-6 albo IS-4. Chociaż tego IS-4 to ostatnio coś rzadko go widuję. I wróg mnie widzi, szpaczka. Rzeczy widziałem. Coś we mnie strzeliło? Tak, strzeliło we mnie. A, 54. Co to jest? Tak więc bitwa, no gdyby nie te podwójne użycie, to by pewnie zarobił na minusie, no ale udało się, bo w ogóle teraz założę, że podwójne użycia mi się skończyły, bym troszkę tak to uzupełnił, tak troszeczkę, a co to do tego, co chciałem wam powiedzieć, co do tamtych bitew, o, mam nadzieję, że coś tutaj wczytam, no jak widzicie, takie tam 44 052. Ale gdzie jest ta moja super bitwa? Chyba już dalej historię nie czytam, niestety. O, na przykład tutaj 86 tysięcy, ale to nie jest wciąż... A, nie czytam dalszych bitew, szkoda. No nic, nie pokażę wam. Chciałem wam pokazać, ale widzę, że jest ograniczona liczba listów, jakby to powiedzieć, widocznych dla gracza. Ale mniej więcej widzieliście, zarobki bardzo fajne, bardzo wysokie. O, zima. I to jest Damtie, czyli jestem na 6-7. Jak jestem na 6-7, to chętnie bym pojechał na punkt B. Tylko zanim ja tam dojadę, to troszkę czasu minie. No właśnie. Troszkę czasu minie. Thank you.
Co ciekawe, ten OR-40, co tutaj widzicie, to jest o wiele lepsza wersja Leoparda niemieckiego. Dlaczego? Ponieważ ma troszkę lepszy pancerz. Działo, no to działa są raczej podobne, z tego co dobrze pamiętam, ale to co jest najbardziej wyróżniające w porównaniu do Leoparda 1, a OR-40, to jest mianowicie, że ten czołg posiada stabilizator. Więc to daje ogromną przewagę, bo Leopard 1 to jednak troszeczkę taka huśtawka. Troszkę taka huśtawka bym tak to nazwał. Już coś tam podjechało i to jest rajcik. Mają ludzkich, a to może być prawdopodobnie w BMP. Aha, raczek podjechał. Nasze ziemię nie przebija, tylko większość tutaj moich sojuszników przebija. I-6. Teraz będzie najgorszy moment dla mnie na pojazd, bo może mi walnąć brzuszek. Co ty strzeliłeś? A, tutaj jest heavy. Już go nie ma. Czekaj. Za nisko. Idealnie. Bierze go. Co to jest? Vickers. Niedobrze. To muszę go zabić go w pierwszej kolejności. Albo go nie przebiję. Wow. Albo go nie przebiję. Też tak można. O, nie przebij mnie jakimś cudem. Baczowi. I tak Vickers jest... O! Ty mi przebiłeś? A nie, przecież ja nie mam równost. A, wystarczyło ci penetracji. Wow, jest wami sobie. Tylko dlatego, że byłem po boku troszkę. I zbytnio nieskontowany. Tak, bo ja mam tutaj, no, 180. O, mam około 200 peny. I prosto w amunicję poszło. Jakiś chyba rzutowiec. Znowu drugie podejrzenie. Na razie pierwsze miejsce. Ale mogło być znacznie lepiej, a zresztą strasznie nienawidzę tej mapy. Ona jest strasznie głupio zrobiona. Ta mapa na wyższych tierach, typu już takie, gdzie są te faktycznie te miecze laserowe. No już pomijając ten tier, tutaj jest ten taki wyjątek, który ma ten damage laserowy, czyli IKV 91. Ale wracając do tematu, no to te tiery są już takie idealne do spankampienia. Czy po prostu do kampienia przy swoim spawnie wystarczy wjechać na tą górkę i... jest zabawa. Więc ta mapa jest słabo zrobiona. No, SU-9. Biedny Feldek. I ten Vickers wszystkich zabija. I chyba coś słyszę od prawej? Jest. Tak, słyszę go. Przemiałem go strzela. Aha, widzę dwa wybuchy, no to nie miałem go strzela, tylko nie trafiłem. Jeszcze bałem, że to był gostrzel. A to tylko dlatego, że nie trafiłem. To jest amerykański czołg. I chyba to musi być T-32 raczej. Okej, jest tego tutaj wroga. A, T-26, Pershing. Okej, to nie jest jeszcze takie złe.
Chyba, że strzeli mi lufę. Wtedy to tak, to już jest złe. Nie wiem, co on próbował. Próbował chyba mnie objechać. Czy jestem T-54 tam schowanym? Wbiłeś się nam na działko. Dostałem, tylko skąd dostałem? A tutaj jesteś. I dostałem kąskę. To ten, co mnie zabił. No, ktoś to mi podjeżdża, nie dobrze. Dobra, trochę się odsunę. Co robi ten T-54 cały? Siedzi tam. Czołg ciężki podjeżdża. Znowu sobie pośnik. Bulldog, okej. T-54 zabije, bardzo mi to cieszy. Bo jednak on troszkę sporo zagrożenie dla mnie, może mnie przebić. No i jeszcze to jest ten obiekt 906. Chyba nawet strzelił. A jest schowany. Znowu iść. Tylko zamek, okej. Dobra, dziękuję. Jesteś, jesteś. Aha, rakieta. A nie. Taka rakieta. Troszkę duża. Gdzie byś teraz podjechał? Obie 906. O, zabiłeś go. Dobra, to jedziemy. Za bomba. Nie trafiona.
Daj na nie trafione. Co to jest? Nieważne. Masz bomby? Też. O, Kong! Dobrze, że go zabiłem. I silnik. Bulldog. Nie, nie bulldog. Bomba. Okej, jak się nie za tego. A, teraz te bomby już mnie na pewno zabija. Co to jest za... Aha, E3. A jak na liczbę samolotów, to troszkę słabo sobie radzi. Nie wiem, ale ja wezmę. Fajna bomba. Wow. Dobra, nie ma sensu się rozbić. Już poczekaj na koniec tej bitwy, bo... No przegrana totalna. Totalna przegrana. Czyli już chyba w tym momencie powinno spaść te punkty. No bo nie spadną, bo jeszcze przejmiemy jakimś cudem strefę. Ale zespię się, aby rozwalić tego czołga ciężkiego. No nic. Czyli rozpoczynamy kolejną batalię. I to już będzie ostatnia batalia w tym odcinku. A, czy coś zarobiłem? Nie sprawdziłem. A, 6000. Ważne, że na plusie, tak? No, kolejny Dumtier. Więc zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. Czyli Stalingrad tym razem. No to troszkę sobie pojedziemy teraz. Oj, go wesko. A więc tak, gdzie my pojedziemy? Nie pojadę tutaj, tylko pojedzie tak troszkę tym bokiem.
No i zobaczymy, z czym to zaowocuje. Aha, obiekt 120 tutaj kampi. I to na lewą pozycję. Niezbyt fajnie. Będę może mnie z łatwością przebić. Jakby sojusznik zaznaczył, gdzie jest obiekt 120, byłaby w początku, Damian. To nie wiem. Okej, jest tutaj. Także i tak go nie widzę. Bo się schował. Dostać. O, są! I magazyn amunicji. I to chyba jeszcze ten malutki magazyn mi wybuchł. Nie, dolny. Czekaj, czemu i tym już tak padł? Aha. Aha. Aha, fajny team. Nie no, fajny team. Ja nawet nie mam sensu wyjeżdżać już z tej strefy. Objechaj mnie. Zdanie ta wieża się odwróci, żeby mógł oddać strzał. To też mi nie jest 100 lat. No, bardzo fajna bitwa, co nie? Taka szybka.
Killing Time? To, że sojusznik mnie uratował, znaczy sojusznik, wróg mnie uratował od tego T-54, to też było ciekawe. No, minus 2000, ale do przeżycia. A jeszcze coś tutaj zyskałem. A, po prostu wykonane dzienne zadanie. No dobra. Tak więc mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba. Oraz dzwoneczek, także trzymajcie się. I do następnego, także do zobaczenia. Cześć.